Nie musimy go powstrzymać nacierających kosynierów ogniem karabinowym. Za chwilę również oni zostaną rozniesieni przez atakujących słupy chłopów. Widocznie obok oficera na koni trębacz rozpaczliwymi sygnałami wysyła pomocy. Nadciągający oddział jegrów pod chorobnią z carskim orłem nie zmieni już sytuacji. Od strony polskiej nadbiegają ławą następne szeregi kosynierów. Wśród oficerów prowadzących chłopów do boju dostrzegamy generała Zielińskiego, Jana Ślaskiego, ubranego w szary płaszcz, zwany czamalą i niebieską konfederatkę. W prawej dłoni trzyma on obnażoną szablę. Na dalszym planie, nieco w lewo od Ślaskiego, powiewa chorągiew kosynierów z symbolami chłopskiej pracy i walki, snopem zboża, kosą i piką. Natarcie kosynierów ubezpieczają z tyłu kompanii 6. Regimentu Pieszego. Na jego prawym skrzydle widzimy szarpany przez wiatr czerwony sztandar długowy. Kroczący na lewym skrzydle 1. szeregu oficer w czerwonej rogatywce to porucznik kapitan Widecki. Dowodzący bitwą Tadeusz Kościuszko, ubrany na obrazie kossaka i spółki w białą chłopską sukmanę, osadził w miejscu konia i gestem ręki wskazuje kierunek natarcia drugiej kolumny kosynierów, widocznej na pierwszym planie. Chłopi podrywają się do biegu i pozdrawiają swego wodza uniesionymi w górę czapkami i kosami. Ponad ich głowami powiewa kościelna chorągiew z wizerunkiem Matki Polskiej Częstochowskiej. Pośród oficerów sztabowych pędzących na koniach za Kościuszką możemy rozpoznać generała Antoniego Badalińskiego oraz adiutanta naczelnika kapitana Łukasza Migalińskiego. Generał Badaliński, dowódca prawego skrzydła w bitwie pod Radzławicami, dosiada siwego konia i ma na głowie czerwoną rogatywkę z białym piórem. Jadący za nim kapitan Biegański, ubrany w zielony mundur, przekazuje właśnie rozkazy wodza jednemu z huzarów eskorty. Na dalszym planie, na skraju zagajnika, stoją w gotowości bojowej szwadrony kawalerii narodowej. Przejdźmy teraz kilka kroków w lewo. Uciekają ze straconej baterii. Spłoszone wybuchami granatów konie rwą uprzęże i wywracają zaprzęgi. Ucieczkę utrudniają świeżo zaorane pola. Czerk jest na siłę koniu, w spiczastym hełmie na głowie, daremnie usiłuje zawrócić żołnierzy. Na dalszym planie za Czerkiesem widzimy w szaroniebieskim płaszczu dowódcę wojsk rosyjskich generała Aleksandra Tormasowa w otoczeniu eskorty kozaków. Odbiera on właśnie meldunek od oficera grenadierów. Ruch ręki oficera pozwala nam się domyśleć, iż przekazuje on niepokojące wieści o sytuacji na prawym skrzydle rosyjskim. Bliżej nas dostrzegamy uciekające z pola bitwy zaprzęgi konne, które zatarasowały drogę nadchodzącym z odsieczą oddziałom rosyjskich huzarów. Huzarzy muszą wyjechać z osłaniającego ich wąwozu na otwarte pole i stają się tym samym łatwym celem dla polskich strzelców wyborowych zgrupowanych po lewej stronie drogi. Grupa strzelców usytuowana przy dwóch wysokich sosnach kieruje ogień na uciekające zaprzęgi. Inny oddział uzbrojonej w karabiny piechoty polskiej walczy z ubranymi zielone mundury rosyjskimi granadierami rozsypanymi w tyralierę po prawej stronie drogi. Oglądany przez nas aktualnie fragment pieniędzy przedstawia dramatyczne wydarzenia, które nastąpiły po zdobyciu rosyjskich armat przez kosynierów, kiedy inicjatywę przejęły już regularne oddziały armii powstańczej. Piechotę polską poprowadzi do prawidłowego ataku major Konstanty Lukę, którego widzimy w asyście innego oficera, również na koniu między dwiema sosnami. Na prawo od niego żołnierze 1. batalionu 2. regimentu w granatowych mundurach z żółtymi rurokami ścierają się na bagnety i kolby karabinów z umundurowanymi na zielono rosyjskimi jegrami. Wśród walczących piechurów wybuchają granaty. Nieustraszeni powstańcy prą jednak naprzód w zwycięskim natarciu. Dzielnie broniący się batalion rosyjski został rozniesiony. Mimo iż, jak widzimy to na dalszym planie, z lasów od strony Racławic wychodzą kolejne kolumny piechoty i jazdy rosyjskiej, nie będą one już w stanie odebrać Polakom zwycięstwa. Przejdźmy teraz dalsze kilka kroków. Na planie widzimy ubrane w czerwone mundury tońskich kolumn.
niczy jeźdźcy prowadzą bezpardonową walkę w głębach kurzu, zbijanego kopytami rozszalonych koni. W wielkiej kotłowaninie polscy kawalerzyści, których widzimy tutaj w niebieskich mundurach, zdobywają biało-żółtą koronę wodzacką. Cofających się kozaków ostrzeliwuje z flanki pluton drugiego polskiego regimentu pieszego. Powyżej, z prawej strony, oficer piechoty polskiej w kapeluszu na głowie i z wyciągniętą szablą w prawej dłoni odkomandorowuje strzelców wyborowych na nowe stanowiska do ostrzału jazdy rosyjskiej. Tymczasem główne natarcie ma dopiero nastąpić. Dowodzący oddziału kawalerii polskiej, major Ignacy Zborowski, wzniósł już szablę w górę, a stojący obok niego trębacz daje sygnał do ataku. Za nimi ruszą w bój nadciągające z lewej strony szwadrony pierwszej Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej. U góry, pod lasem, ulokowała się bateria artylerii rosyjskiej, która ostrzeliwuje polską jazdę. Z prawej strony nadciągają na pomoc kozakom dragoni smoleńscy, ubrani w zielone płaszcze z czerwonymi wyłogami. Jeśli spojrzymy na lewo, dostrzeżemy w oddali stojące w odwodzie kompanii piechoty polskiej. Przed środkowym ugrupowaniem widzimy trzech jeźdźców. Jednym z nich jest generał Józef Zajączyk, dowódca lewego skrzydła, który w asyście dwóch oficerów kontroluje przebieg walki. Za spalonym budynkiem folwarcznym stoi świeżo usypany szaniec. Z tego stanowiska bateria dział polskich prowadzi ogień w kierunku armat rosyjskich zbliżających się do pola bitwy dragonów smoleńskich. Na pierwszym planie polscy kawalerzyści odprowadzają małą grupę jeńców rosyjskich. Kroczący na jej czele wsparty na ramieniu swego adiutanta ranny pułkownik Gurontów odwraca głowę i z niedowierzaniem przygląda się klęsce swoich oddziałów. Przejdźmy ponownie kilka kroków. Przed nami zabudowania folwarku i wsi Ciemierzyce, gdzie rozmieszczone zostały tabory i lazary bojowe powstańców. Miejskie kobiety opatrują rannych żołnierzy. Kolejnego rannego dźwigania noszę pułk piechoty. Obok drogi, przykonającym żołnierzom, przyklejony ksiądz Bernardy. Od folwarku jedzie truchtem w naszą stronę huzar na koniu, zapewne z Beltunkiem, od generała Zajączka do naczelnika. Gdy spojrzymy w lewo, zobaczymy pod wysokim krzyżem grupę modlących się kobiet z dziećmi i starców. Symboliczną wymowę można przypisać postaci Dziada Lirnika, który w swych pieśniach będzie rozgłaszał wśród ludu bohaterskie czyny Kościuszki i jego żołnierzy. Na najbliższym planie rozgrywa się tragedia rodzinna. Przed chałupą leży zbroczony krwią chłop. Na nim klęczy pogrążona w bólu kobieta. Drogą z Ciemierzyc kroczą na pole bitwy kolejne oddziały kosynierów i ochotników. Niektórzy chłopi wznoszą oczy w kierunku krzyża, polecając się w opiekę Bogu. Za kosynierami podążają oddziały drugiego regimentu pieszego, prowadzone przez kapitana Jana Junga, którego widzimy na koniu w czerwonej rogatywce z białym piórem. Nasza krótka opowieść o bitwie racławickiej, oparta na artystycznej wizji twórców panoramy, dobiega już końca. Wojska rosyjskie odeszły przed nastaniem wodzy do Kazimierzy Wielkiej. Kościuszko ze swymi żołnierzami również opuścił pobojowisko i stanął obozem w Słomnikach. Według szacunkowych obliczeń, nigdy w pełni nie udokumentowanych, w bitwie poległo ponad 1000 żołnierzy rosyjskich i do 500 żołnierzy polskich.
kierować.